to jest także błąd, który gdzieś tam się pojawi na początku. Ten błąd się gdzieś tam powiela i robi się na końcu bardzo duży. Także jest wiele jest terapii. No psychoanaliza zresztą, to było jakby widać na oko, że ona jest nieskuteczna. Ciągnęła się latami, kończyła często załamaniem totalnym. I takie badania były już robione dawno temu. Hans Eysenck, znany psycholog też, zrobił takie badania porównawcze. Porównywał rodzaje różnych terapii opartych na rozmowie właśnie z takimi oddziaływaniami jak na przykład elektrowstrząsy albo rozmowa z kimś tam bliskim, z przyjacielem. Grupę kontrolną w tych badaniach stanowili ludzie, którzy nie byli poddawani w ogóle żadnym oddziaływaniom terapeutycznym. To byli ludzie chyba z depresją bodajże. I coś się okazało, że w zasadzie nie ma szczególnych różnic, tak? Że w zasadzie czy stosujemy taką terapię, czy inną terapię, czy w ogóle zaprzestaniemy terapii, to po około 2 latach tyle samo ludzi jakby deklaruje poprawę swojego stanu zdrowia. Wyjątkiem była rzeczywiście tutaj psychoanaliza, w której tam, tak jak tu było tam 60%, tam było 40%, czyli nie dość, że mi nie pomogło, tylko jeszcze im mogło zaszkodzić. No i oprócz tego oczywiście na rynku mamy masę terapii, które są zwyczajnie szkodliwe i są nawet trudno to nazwać terapią, bo psychologia jest w ogóle przesiąknięta dosyć mocno, ja też o tym tutaj piszę, taką wschodnią duchowością, bo wielu psychologów bardzo się, o ile odrzucali chrześcijaństwo, tyle buddyzm na przykład był wśród psychologów bardzo, bardzo lubiany. Ale na przykład do tej pory psychologia jest przesiąknięta masą metod i technik tak zwanych terapeutycznych, które są po prostu żywcem, zwyczajnie przejęte z różnych tam praktyk religijnych, wschodnich czy afrykańskich. Jest masa, to w ogóle to zapoczątkował Jung, który gdzieś tam dzisiaj jest uważany za ojca New Age, który jeździł, dużo podróżował, w związku z tym on przenosił na grunt zachodni zupełnie żywcem, bez żadnego zastanowienia, różnorakie techniki czy metody stosowane. Gdzieś tam sam zresztą się leczył, bo on gdzieś tam u siebie też rozpoznał chorobę psychiczną, sam się leczył, na przykład hinduską mandalą, albo jakimś stosował sobie jogę, no i wiele innych metod. Zresztą o Jungu to można by godzinami opowiadać, bo bardzo, naprawdę warto, z taką dozą krytyki, przeczytać jego biografię, bo to jest człowiek po prostu przedziwny, tak? Człowiek, który był w zasadzie okultystą, jego życie krążyło wyłącznie wokół spirytyzmu, wokół wywoływania duchów, wszystko co niezwykłe, co jego bardzo to jakby interesowało. No ale mówię, to nawet by nam nie starczyło czasu, żeby o tym opowiedzieć, a chciałabym też trochę jakby czasu przeznaczyć, żebyście Państwo mogli coś tam popytać czy porozmawiać, żebyśmy sobie mogli. A więc tak już mówię, na koniec tylko podsumuję to, co mi się wydaje najbardziej istotne, to właśnie ten błąd, z którego psychologia jakby od podstaw wyrasta, to przeciwstawienie się temu myśleniu klasycznemu, czy myśleniu Arystotelesa, świętego Tomasza, później tak filozofów średniowiecznych, że człowiek jest jednością psychoduchową. Psychologia nie uwzględnia takiego czegoś. Psychologia jest redukcyjna, ona redukuje człowieka do pewnego wymiaru, w ogóle nie zwracając uwagi na żaden jakby inny wymiar. Jeżeli z tego wyrastają psychoterapie, z takiego jakby gruntu i na takim błędzie, no to one zwyczajnie po prostu nie mogą być skuteczne, bo one w ogóle nie prowadzą do poznania prawdy, tak? Do poznania prawdy, kim jest człowiek. A od tego w zasadzie powinno się zacząć i to jest praca na, w zasadzie to nawet, czy to można nazwać kontrrewolucją, to jest zbudowanie jakby wszystkiego od początku, tak? Pozbycie się tego błędu i zbudowanie na zdrowej psychologii, tak, na pozbawionej właśnie tego redukcjonizmu. No i cóż, no myślę, że po prostu jestem otwarta na Państwa pytania, jakby ktoś chciał coś zapytać albo, tak?
Kłaniam się serdecznie. Ja mam do Pani jedno pytanie i jeden wątek chciałbym po trosze rozwinąć. Użyła Pani sformułowania, jakoby ten matriarchalizm miał powodować no, swoiste zepsucie, pogorszenie sytuacji rodziny. Jak to Pani rozumie i dlaczego? Bowiem przecież w Polsce od przynajmniej z tego co wiem, od XIV wieku w wielu rodzinach przecież kultywujących tradycje, prawda, kultywujących właśnie te wartości, rodzinę, etc., panował matriarchalizm. Jak to Pani rozumie? Rozumiem, to ja już zresztą chyba tak powiedziałam, może nie dość wyraźnie, tak? Chodzi mi głównie o podważenie autorytetu mężczyzny. Tak, podważenie męskości jako takiej, czyli znaczy to uderza zdecydowanie w rodzinę, tak? Bo jeżeli jeżeli mężczyzna jest pozbawiony pewnego autorytetu, jest coraz słabszy, tak? Możemy to obserwować, to wcale nie jest, to po prostu tak jest. W tej chwili w naszych rodzinach rzeczywiście tak jest, odkąd, prawda, nastąpiło to tak zwane partnerstwo, wyrównanie ról, tak? Czy kobiety poszły po prostu zwyczajnie do pracy, tak, z różnych względów, bo to nie jest tylko ze względów ideologicznych, tak, bo to zwykłe potrzeby też, jakby, tak, wprowadzenie ubezpieczeń społecznych, no, masa jest różnych tego przyczyn, tak, ale generalnie, Przepraszam, bo może nie rozumiem pytania. To znaczy, nie ujmuje Pani, rozumiem tego, że kobieta, jakby ta rządząca, panująca w domu, nie jest to przyczyna niepowodzeń. Tutaj raczej Pani się skupia, tak jak nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, na tym, że właśnie o ile jest ten matriarchalizm, to nie może się to odbywać zbyt dużym kosztem mężczyzny, tak? Może tak, znaczy ja bym się nie doszukiwała też za bardzo, bo jednak, no jednak żyjemy w takiej kulturze, gdzie jednak ten mężczyzna zawsze powiem, oczywiście, że zdarzały się przypadki bardzo silnych kobiet, do tej pory się zdarzają, tak, i to nie ten, nie... Nie wiem, może Pan sprecyzuje, bo ja też nie na myśli, tak. Pan mówi, że od XIV wieku mieliśmy matriarchalizm właśnie. To znaczy, może Pan powiedzieć? Nie, że w wielu rodzinach Pan mówi, że... Ale to były jakby wyjątki, a nie... To nie był margines, bo rodziny szlacheckie praktykowały to zwłaszcza na terenach wschodnich, na kresach. A rodziny szlacheckie to ile? 7% społeczeństwa? Nie, 10. No 10, bo to chyba margines jest. Nie, to jest, uważam, że spora większość, zwłaszcza, że... 10% to jest większość? Ale to pana, też nie był kultura twórczy. Przykład był właśnie odgóry. Ja nie wiem, ja w historii nie czytałem o matriarchalnych rodzinach szlacheckich. Bardzo, bardzo dużo. No nie wiem. No, ale ten matriarchalizm może tych szlacheckich rodzin, to też nie było to, co... Nie chcę schodzić z wątku. W każdym razie, szanowna pani, chciałem powiedzieć też, jako absolwent pierwszych studiów swoich, jestem z pedagogiem, powiem pani, że nawet tutaj u nas we Wrocławiu, ja wkraczając w progi uczelni zauważyłem, że bardzo, bardzo dużo się idzie właśnie w tym kierunku, o którym pani powiedziała. Już pomijam to, że zauważyłem, że jednak osoby wstępujące w mury uczelni, o ile nie są, można powiedzieć, skrajnie tak lewicowe, popierające homoseksualizm i wszelkie takie, można by powiedzieć, wynaturzenia, to są formowane również przez profesorów, prawda? I bardzo dużo, zauważyłem, że jest właśnie bardzo dużo współczesnej psychologii, pedagogiki opiera się właśnie na Freudzie, prawda? Czy też Jungu. Ja powiem pani tak, miałem praktyki na przykład w Monarze wrocławskim, no, gdzie jest prowadzona właśnie terapia poznawczo-behawioralna i ja dostrzegłem, szanowna pani, że to w zasadzie jest wypranie ludzkiej osobowości, że to jest zniszczenie wszystkiego, co on dotychczas myślał i wstawienie wzoru, który, powiem pani, jak dla mnie, osoby obserwatora, to było, przyznam, nie do pojęcia, bo wydaje mi się, że te osoby się bardziej właśnie krzywdzi, bo one wchodząc później w to, w cudzysłowie powiem, normalne społeczeństwo nasze, to no,
zatracają zdolność porozumiewania się. Właśnie w kontekście społecznym, emocjonalnym, więc tutaj w pełni się z Panią zgadzam. I faktycznie dzisiejsza pedagogika i psychologia, nawet nas tak uczono, idzie w kierunku takim laickim, bardzo zlaicyzowanym, gdzie właśnie tłumaczy się, że to właśnie popędy nam kierują. Znaczy, że na przykład emocje to trzeba wyrazić, wykrzyczeć, tak nie wolno tłumić emocji. Skąd ten pomysł w ogóle, tak? Znaczy, to jest za to zanegowanie, że rozum powinien panować nad naszymi emocjami, tak? Takie odwrócenie zupełnie, że to trzeba gdzieś wyrzucić, wykrzyczeć, że nie masz człowieku nad sobą panować, bo po co, tak? Bo będziesz wtedy chorował, tak? Tak. I to przekonanie panuje normalnie w tym. Ja teraz miałam taka przychodzi do mnie dziewczyna młodziutka. No psychiatra jej matce powiedziała wyraźnie, że proszę dziewczynie zapewnić dobre warunki do masturbacji w domu. No jeżeli coś takiego się słyszy, tak? Od psychiatry. No matka zareagowała oburzeniem, ale pani psychiatra, no takie są trendy, tak? Tak jest, to jest normalne, po prostu trzeba się otworzyć, trzeba się... Tak samo jak dzisiaj i w psychologii postrzega się masturbację, tudzież właśnie onanizację, jako coś powszechnie normalnego, bowiem trzeba... Rozładowuje to emocje. Rozładowuje napięcie. Tak. A człowiek, który żyje w celibacie, dlatego to też dotyczy jakby problemu kościoła także, tak? No, księża są nienormalni po prostu, no bo tłumią cały czas gdzieś tam, żyją w celibacie, nie mogą tak się... robi się po prostu z ludzi wariatów też, tak? Dokładnie. Czy mogła Pani powiedzieć coś jeszcze o ustawieniach hellingerowskich? Dlaczego są tak szkodliwe i niebezpieczne? Ustawienia hellingerowskie są bardzo niebezpieczne, głównie dlatego, że to w ogóle nie jest terapia. To się tylko tak nazywa terapią. Zresztą w ogóle u nas w Polsce nie ma czegoś takiego, znaczy terapeutą może być sobie każdy, tak? Więc terapia Hellingera sobie weszła tak normalnie, oni tam robią sobie kursy, zapłaci się za te kursy, zostaje się terapeutą, tak? Tam nie trzeba być ani psychologiem, ani lekarzem, ani nikim innym, tak? Wystarczy sobie skończyć taki płatny kurs. Ustawienie hellingerowskie to jest coś przerażającego. Ja opowiem Państwu od początku, bo to jest dosyć ciekawe. Bert Hellinger był zakonnikiem. On był przez wiele, wiele lat, kilkanaście lat był w zakonie. Wysłany został na misję do Afryki. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś do jakiegoś takiego kraju afrykańskiego. Miał Zulusów tam nawracać. Miał jako misjonarz, po prostu został wysłany jako misjonarz. Skończyło się to wysłanie tym, że właściwie Hellinger jakby przejął wierzenia Zulusów. A zwłaszcza te dotyczące, bo oni tam mieli jakiś kult przodków, coś takiego. I on porzucił zakon, wyjechał do Europy, zaczął jakby tworzyć swoją terapię. I tą terapię oparł właśnie o założenia jakby te, które gdzieś tam przysiągnął tym, tak? To jest związane z kultem przodków. Czyli jest takie założenie podstawowe w terapii hellingerowskiej, że wszystko to, co każdy nasz problem ma swoją przyczynę w naszej przeszłości, bardzo dalekiej czasem przeszłości, bo to on tam analizuje drzewo genealogiczne aż tam do chyba 14 pokolenia. I że chodzi o to, że wszelkie nierozwiązane sprawy, jakieś trudności, jakieś konflikty, jakieś nieprzebaczone urazy, tak, które miały miejsce gdzieś tam wiele pokoleń wstecz w naszej rodzinie, przekładają się na to, że na przykład teraz chorujemy, tak, że mamy depresję, czy że jest nam jakieś mamy tam problemy różnego rodzaju. I no oczywiście skąd on może wiedzieć, tak, co tam było, bo to przecież nikt tego nie wie, tak, nikt tego nie pamięta. Ale Hellinger wymyślił, że istnieje coś takiego jak wiedzące pole. I to wiedzące pole, każdy człowiek może mieć do niego dostęp, tak? I z tego wiedzącego pola czerpać tą wiedzę. I ustawienia hellingerowskie to jest coś takiego, że ustawia się osoby, które są zupełnie tak, jak ja bym tu Państwa ustawiła. Czyli ustawia się, nadaje się rolę, tak? Pani będzie moją nieżyjącą babcią, pan będzie pradziadkiem, który umarł tam ileś lat temu. I tak po kolei. I te osoby dostają wiedzę z tego pola,
Tak? I nagle, i to są przerażające rzeczy, bo to są naprawdę rzeczy przerażające, które się często dzieją. Czyli na przykład, że osoba, której przypisano rolę babci, która była jakąś tam choleryczką, osoba na co jest spokojna, nagle zaczyna się miotać, krzyczeć, zachowuje się po prostu jak ta osoba, której wiadomo, że była, prawda, jakimś, jakby się przejmuje. Tak? No to można powiedzieć, że to jakby rodzaj takiego, nie wiem, no... Oni dostają jakiś konspekt? Opętania, czy... Nie, no właśnie nic, nie. Oni nic nie wiedzą. No z wiedzącego pola, przecież mówię. Przepraszam, czy zgadza się Pani ze stwierdzeniem, że to jest oparte na okultyzmie? Tak. Oczywiście, że to jest oparte na okultyzmie i to jest oparte... Ja bym tutaj trochę polemizowała, no. Dlatego, że Kościół ma w swojej... No właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo ja o tym piszę też. Proszę. Oczywiście, bo to jest bardzo doskonale podobne do uzdrowienia międzypokolenia. Dokładnie, ale do egzorcyzmów. Do egzorcyzmów mniej, natomiast do uzdrowienia międzypokoleniowego, które na szczęście zostało chyba w zeszłym czy dwa lata temu zabronione w ogóle przez polski episkopat, więc... Ale nadal się praktykuje, bo ja się nieraz spotykam z tym. Rzeczywiście tak jest. I tutaj jest trochę tak, że tą wiedzę się czerpie po prostu od Ducha Świętego, tak? Że to, no nie polega to na ustawieniach, ale, tak? Ale tam się też analizuje i to jest to rodzaj terapii. Natomiast egzorcyzmy są czymś zupełnie innym, bo tutaj nie mamy do czynienia takiego, że... To jest zdejmowanie z czwartego pokolenia. Nie. Egzorcyzmów się dokonuje na człowieku konkretnym. Tak? Nie może być tak, że człowiek jest odpowiedzialny za winy swoich pradziadków. Tak? Przepraszam, szanowna pani, przepraszam, że jestem tak bardzo absorbujący, aczkolwiek powiem tak, jestem osobą wierzącą, bo widziałem rzeczy, które myślę, jak na mój wiek przekraczają. I mogę powiedzieć, że tak, grzechy pokoleniowe, według tego, co ja uznaję, faktycznie istnieją i to są zazwyczaj grzechy związane albo z zabójstwami, niedopełnieniem, czyli z niedopełnieniem jakiegoś obowiązku, tak, moralnego, bądź też nawet z miejscem zamieszkania są związane i kończyło się to zazwyczaj egzorcyzmami. Nawet jest taka, różnie się wiem o tym, tak abstrahując, odnosi się do wspólnot charyzmatycznych, natomiast znam jedną wspólnotę, tutaj mogę przytoczyć Mamrę, w archikatedrze częstochowskiej się spotykają i pośród wielu nawet księży, którzy próbują wymusić, czy spoczynki w Duchu Świętym i tak dalej, są osoby, które mając charyzmat proroctwa, wręcz bym powiedział, są w stanie uwolnić od grzechu pokoleniowego tak, że osoby, które dotąd nie mogły spać, no różne, tutaj nie chcę wgłębiać się w szczegóły, bo i sam takowe rzeczy przeżywałem u siebie w domu, po prostu nagle mijają i nie można tego wytłumaczyć nawet zwyczajną psychologią. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast dobrze, nie, znaczy ja się nadal z tym nie zgodzę, tak? Bo oczywiście uważam, że nie ma czegoś takiego jak grzech międzypokoleniowy. Absolutnie każdy jest odpowiedzialny za to, co robi. Ja tutaj w tej książce przytaczam zresztą biskupa Siemienieckiego. Biskup Siemienieski to jest biskup, który się wiele lat opiekował jakby grupami charyzmatycznymi. I on na ten temat bardzo, bardzo dużo pisał i przytaczał również cytaty z Pisma Świętego, tak? Nawet mogę znaleźć w tej chwili, że nie ma czegoś takiego po prostu jak grzech międzypokoleniowy. To, o czym Pan mówi, pewnie to być może dotyczy jakby jakiegoś rodzaju, nie wiem, zniewolenia, nękania diabelskiego czy czegokolwiek innego, ale to jest zupełnie co innego, tak? To nie jest tak, że możemy być odpowiedzialni za cudzy grzech. Za, w Piśmie za grzech. Świętym jest o tym napisane. I grzechy waszych ojców będą również waszymi. Nie, ale jest powiedziane również, że on nie cierpi z powodu, nie ma. Oczywiście nie jest. Z tego, że jego rodzice. Tak. To też, to jest w Ewangelii jakby, ale w Starym Testamencie też jest napisane. Nie chcę mi się teraz szukać teraz, bo ślepa jestem, ale... W Nowym Testamencie jest oczywiście to, co Pani mówi, ale w Starym Testamencie jest również... Dlaczego jest chory? Nie dlatego, że z tego powodu, że rozgrzeszyli jego rodzice. Nie, absolutnie nie. No nie może być tak, to by się kłóciło z... Tak. Nie znajdę teraz tych cytatów oczywiście.
Tak, to jest coś w tym rodzaju. Tak, mogę mieć takie tak, ogólne pytanie, czy jeszcze to wyszła dalej? Nie mówię. Znaczy gdzieś, o tutaj mam cytaty. Jest coś takiego. Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, tak? I na to się powołują bardzo często właśnie charyzmatycy, że to jest jakby... No tak. Ale oczywiście to jest zupełnie co innego, bo dalej jest napisane coś innego, tak? Ojcowie jedli zielone winogrona, tak? A zęby ścierpły synom. Na moje życie wyrocznia Pana, nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Czyli jakby coś, zdanie, które przytaczane jest ten jako pozytywne, jest tutaj ewidentnie jakby zabronione, tak? Zakazane. Dlatego ma grzech Dawida w stosunku z Batrzebą. Tak? On zamordował męża Batrzeby, żeby tę kobietę przejąć. Potem no, ale to jest dziecko, które poczęło się z tego związku, umarło mimo modlitw Dawida. I no, nastała wojna między Dawidem a jego synem Absalomem. I to też było jakoś, ja nie chcę tutaj przekłamać, ale to też było jakoś powiedziane, że no, skąd to będzie jako konsekwencja tego grzechu jego z Batrzebą. Ale czym innym są, proszę pani, konsekwencje, czym innym jest odpowiedzialność, tak? Bo konsekwencje grzechu ciągną się przez wiele lat. Jeżeli ojciec, dziadek był alkoholikiem i przepił całe na przykład nasze, to konsekwencja tego grzechu będzie się ciągnęła przez pokolenia, tak? Bo my nie będziemy mieli z czego żyć. Tak? Bo dziadek pierworodny nie jest takowym w samym założeniu. No nawet. W samym założeniu jest to jedyny grzech pokoleniowy tak naprawdę. Jeżeli by patrzeć no na to tak ściśle, jedyny i... Za tym, że czegoś takiego nie ma. Nie, no nie ma, bo jest napisane wyraźnie, że nie ma, tak? Że pierwszych rodziców, więc... No tak, ale to mówię, to już rzeczywiście, jakbyśmy tak patrzyli logicznie, nie, to jest to jedyny grzech, który... Nie, bo skutkowy, a nie konsekwencja duchowa. Tak, jak pani powiedziała o tym przepiciu majątku, który skutkuje później tym, że reszta żyje w biedzie przez następne pokolenie. Czym innym jest konsekwencja, a czym innym jest odpowiedzialność. Tak, nie możemy być odpowiedzialni za grzechy naszych przodków. Tak, nie... A są jeszcze takie terapie ostatnio modne, które się nazywają, nie chcę pomylić skrótu, EFT chyba. Ojej, tych skrótów jest masa. Ja powiem szczerze, że w tej książce bardzo dużo wymieniam tych terapii i powiem szczerze, że ich nie pamiętam wszystkich. Jest taka wolność masa. Emocjonalna chyba, emotional freedom. Tak. One się wszystkie mniej więcej na tym samym opierają i one wszystkie nawiązują do tego, o czym mówiłam, do tego błędu takiego totalnego, że trzeba się otworzyć, że się, prawda, uzewnętrznić, tak, wykrzyczeć. No, generalnie polega na tym, żeby wmówić ludziom, tak, że są więcej warci i muszą coś. Jest taki fajny ten dowcip o psychologach, tak, że tam spotyka się dwóch ludzi. Jeden mówi, no jak tam chodzisz na terapię, co tam udało się, przestałeś się moczyć? Nie, ale teraz jestem z tego dumny. No, na zasadzie i tak można by spuentować psychologię. Tak? Odwracanie, każda to jest nawiązuje do tego, co pan powiedział o tej terapii w Monarze. Tak jest, rzeczywiście, każda terapia, nie tylko behawioralno-poznawcza, chociaż ta jest uznawana za najbardziej skuteczną i najczęstsza, najczęściej stosowaną dzisiaj. I to każda terapia polega na tym, żeby zmienić myślenie człowieka, tak? To jest to, o czym mówię, to jest rodzaj manipulacji myśleniem ludzkim, tak? A jeżeli dodatkowo do tego dochodzi pewien błąd od podstaw, tak? Czyli na przykład przekonanie, że ktoś jest religijny, to jest niedojrzały emocjonalnie, tak? No to już to jest proste, tak? Bo zmieniamy po prostu jego myślenie na to, żeby był zdrowy, no nawet w dobrej wierze. Moim zdaniem, szanowna pani, opiera się to właśnie, tak jak pani powiedziała, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli druga osoba, czy stanowiąca autorytet dla tej pierwszej, da wyraźne przyzwolenie na błędy, jakie popełnia ta osoba pierwsza i powie, że to w zasadzie może być coś całkiem sympatycznego, akceptowalnego, to tym samym zyskuje i sympatię, i sprawia, że ta druga osoba może wpływać na pierwszą. I tak jak pani powiedziała, w zasadzie to się opiera właśnie na manipulacji. To się opiera na manipulacji, dokładnie tak.
Dokładnie tak. I to jest to, co psychologii wyszło świetnie. Tak? To jest jedyna rzecz, która się udała naprawdę perfekcyjnie. Ale ta manipulacja jest tak wszechobecna, że po prostu no ciężko jest, no człowiek przychodzi do terapeuty, bo on ma do niego zaufanie, tak? No to jest osoba, o której się wie, że... Znaczy ludziom się wydaje, że psychoterapeuci coś wiedzą więcej. To wcale nie jest prawda. To jest takie trochę fałszywe przekonanie. Ja często się z tym spotykam, że przychodzę gdzieś, mówię, że jestem psychologiem i wtedy wszyscy milkną, tak? Bo mi się wydaje, że ja natychmiast rozmawiając z nim przez 5 minut będę wiedziała o nim wszystko, tak? I że będę mam jakieś tajemnicze gdzieś tam w oczach jakiś laser i że wszystko wiem. Tak nie jest. Oni nie mają żadnej wiedzy jakby dużo większej. Mają wiedzę o tyle, że no mają doświadczenie, tak? Gdzieś tam, bo się spotykają z różnymi ludźmi i tylko jakby z tej strony. Jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. W tym jeszcze pan... Bo tam pan się zgłaszał. No. Drugie pytanie, może jeszcze kogoś też oprócz mnie zainteresującego. No. Dla mnie osobą, która łączyła wiarę właśnie z wiedzą psychologiczną, był ksiądz Krzysztof Grzywosz z Opola, który w niewyjaśnionych okolicznościach, udając się w Alpy, zaginął. Ojej, mam nadzieję, że mnie tam nie spotka. Tak, nie idę w Alpy. Wysłuchał tezę, że tak może został w niebo wzięty ze względu na swoją wiarę i bliskość Pana Boga. Ale on był tą osobą, która właśnie jakby jednocześnie mówiła rzeczy, które były bardzo piękne dla mnie, tak jak i prawdziwe, a jednocześnie jakby cytował i Freuda, i Junga, czyli jakby, nie wiem, czerpał od nich. No ale takie opowieści, ja tam sam osobiście nie czytałem, ale opowieści, że ktoś tam z jakimś Filemonem sobie gada, to już jakby... Ale to jest oficjalna biografia Junga, tak? Bo Jung miał swojego ducha przewodnika, on o tym oficjalnie mówił, tak? To nie było jakaś tam, to nie jest ukryte w ogóle, bo wszystkie biografie Junga to podają, tak? On miał na swojej pustelni, on miał taką pustelnię jeszcze zrobioną, tam napisy o tym Filemonie. Ten Filemon mu we wszystkim pomagał, to był dla niego taki, tak... Znaczy, ewidentnie mówił, że był to duch przewodnik. Więc jestem trochę zdezorientowany. Bo z jednej strony... Takiego zdezorientowania jest masa, dlatego że... Znaczy, nie wiem, moje zdanie jest takie i to jest no tak najbardziej proste i logiczne, tak? Że no nie da się tego połączyć. Nijak. Nie da się połączyć Freuda z wiarą katolicką. Nie da się połączyć Junga, tym bardziej Junga, tak? I jego poglądu z wiarą katolicką. I dlatego też w większości terapii się nie da z tym połączyć. Co najciekawsze, jeżeli ja tam gdzieś występuję, gdzieś tam jeżdżę, spotykam się z największym hejtem ze strony księży terapeutów. To jest grupa, która najbardziej jakby sprzeciwia się, bo jakby tu jest największy dysonans, tak? Bo on z jednej strony stosuje, bo nie ma czegoś takiego jak psychologia chrześcijańska. To się niby tak coś tam, gdzieś są takie nurty, tak, ale one się opierają na tej antropologii utwornej, ale wszystkim, na całych tych podstawach, które są wypracowane przez tą nowożytną. A chrześcijańska się nazywa dlatego, że akurat pan terapeuta chodzi co niedzielę do kościoła, tak? Tak, a mam pytanie takie, a myśli pani, że nie da się w takim razie jakby zaadaptować do chrześcijaństwa, do wiary katolickiej, jakby pewnych, powiedzmy, rzeczy, które dzięki psychologii i pewnym badaniom się poznało na temat tego, jak funkcjonują ludzie, jak myślą, jak to jest zupełnie co innego, tak. Oczywiście, że tak. Wziąć tę wiedzę i jakby tak, zaadaptować ją i przeżyć ją, można. Ale jakby w dobrym kontekście, bo wiecie Państwo, to jest tak, że jest masa badań w tej psychologii, no na przestrzeni tych lat, no wiele dobrego tam się odkryło, tak, to ja nie mówię, że nie, bo tu problem jest z interpretacją jakby tego wszystkiego, tak, z przełożeniem tego na praktykę na przykład, ale jest wiele eksperymentów, które jak najbardziej pokazują doskonale, w jaki sposób tam człowiek funkcjonuje, tak, w jakich sytuacjach, jak się zachowuje, to wszystko jest ważne i pewnie jest potrzebne, tylko właśnie, żeby się pozbyć tego błędu jakby od podstaw, tak, żeby też popatrzeć na człowieka od tej strony jakby duchowej także, tak? No, tak, jak najbardziej. Tylko, że tego nikt nie zrobił, tak? A próba to, a robi się właśnie to, co pan powiedział, że księża terapeuci ewentualnie właśnie bardzo często się posługują właśnie Jungiem. Dlaczego? Dlatego, że im się to, znaczy Jung był właśnie taki uduchowiony, tak? I to się może wydawać bliskie. Jest taki znany, bardzo, bardzo znany nawet,
zakonnik Alzy, Anselm Grün. Nie wiem, czy Państwo znacie. Masa książek napisał. I to jest właśnie taki jungista. On jest również psychoterapeutą. No i on w tych swoich książkach właśnie bardzo często nawiązuje do Junga, do koncepcji, które są kompletnie niekatolickie. W ogóle nawet nie wiem, jak on to próbuje łączyć. Próbuje do tego dokładać cytaty z Pisma Świętego. Robi się z tego ogromny zamęt i ludziom się w głowach jeszcze bardziej miesza. Bo jeżeli ja idę do psychoterapeuty, tam powiedzmy, nie wiem, jaki on ma światopogląd, no nie wiem, czego się spodziewać, ale jeżeli ja idę do chrześcijańskiego, tak, to ja oczekuję, że ja nie będę skrzywdzona Freudem, czy Jungiem, czy psychologią głębi. A psychologia głębi, czyli ta wywodząca się wprost z psychoanalizy, to jest najczęściej właśnie stosowana, tak? One się, znaczy wiadomo, że tej psychologii chrześcijańskiej łączy się różne nurty, ale między innymi również się sięga do tej najbardziej takiej szkodliwej. A przepraszam Panią, przepraszam, że tak czepiam się słów, ale czy w ogóle idąc do psychologa można czegoś oczekiwać? Bo jeżeli w zasadzie się oczekuje... Znaczy, zależy czego się oczekuje, tak? Jeżeli pan oczekuje poprawy, na przykład... Zrozumienia, bo jest też katolikiem, to tak... No, nie chodzi o zrozumienie w sensie, że zrozumie mnie lepiej katolik niż niekatolik, tak? Bo to nie chodzi o zrozumienie mnie jakby, tylko chodzi o to, żeby zrozumiał. Nie wiem, jak to panu... Żeby mieć wspólną podstawę do rozmów. Tak, żeby mieć wspólny ten grunt. To, żeby nie popełniać jakiegoś takiego błędu, żeby nie mieć tego rozchwiania takiego. Jakby człowieka w ogóle w takim samym kontekście, no bo wiara jak najbardziej absolutnie jakby determinuje tak naprawdę poglądy na wszystko, na całego człowieka, co powinien, a co nie. No właśnie wiara też wskazuje, prawda, drogę, tak? Jeżeli psychologia przejmuje rolę religii, bo dla niektórych tak jest i rzeczywiście w takim świecie, w jakim my żyjemy, gdzie właściwie świat jest już pozbawiony Boga prawie zupełnie, no to psychologia w pewnym stopniu właśnie zastępuje religię, tak? Bo ona wskazuje, pokazuje cel i wskazuje jeszcze drogę do tego. I właśnie tutaj jest ten zgrzyt, tak? Bo to jest droga zupełnie jakby w drugą stronę, zupełnie przeciwna, tak? Czyli to, co jest w wierze katolickiej jakby tak uznawane jako... Znaczy, mówię na przykład o sukcesie, tak? No bo co może zaproponować nam psychologia jako ten cel życia, tak? No skoro nie ma rzeczywistości nadprzyrodzonej, nie ma życia wiecznego, no to ten cel musi być tu, tak? No i to jest sukces. Sukces to są pieniądze, to jest sukces zawodowy, rodzinny, no jakikolwiek, tak, przyjemność. Ogólny hedonizm. Hedonizm, dokładnie. I tyle. I dążenie do tego, żeby jak najwięcej, jak najmocniej, jak najsilniej, tak, i jak najszybciej. I wskazuje ku temu jakby właśnie cele, w jaki sposób, prawda, dążyć do tego. I to jest dokładnie odwrotne, tak, niż wiara. Ja nie mówię, że psychologia jest... Ja mówię, że ona jest po prostu nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. No tak. Kiedy ja przynajmniej spotkałem się z takimi ogólnymi odczuciami, kiedy psychologia zaczynała być taka bardziej społecznie akceptowana, psychoterapia i tak dalej, że nie idź tam, bo to jest pranie mózgu. No i jakby koło się zatyczało i wiemy, że jednak to jest pranie mózgu. To tak jak pan mówi, to pierwsza intuicja zwykle bo się bardzo dużo ludzi jest, coś, jak do mnie przychodzi, to mówi coś takiego, ja od początku wiedziałam, że coś tam jest nie tak, no coś mi cały czas nie grało, no coś wiedziałam, że nie powinnam tam jechać, albo coś nie było nie tak. I po jakimś czasie okazywało się, że rzeczywiście było nie tak. No. Tak jak pan mówił o tym formatowaniu tam w Monarze, czy tam na tej terapii w Monarze, tak rozmawiając z psychoterapeutą, czy tam terapeutą jakimś i zadając mu takie pytania, a co jeśli stanie się błąd jakiś podczas psychoterapii, a co jeśli na przykład coś powiesz i ten pacjent na przykład się zabije albo coś... Nic, nie ma żadnej odpowiedzialności. Tak są po prostu sformatowani, żeby nie dopuszczać w ogóle takich możliwości, bo by to... Znaczy zawód terapeuty to jest prześmieszne, ale on nie ma żadnej odpowiedzialności. Nie ma czegoś takiego jak na przykład izba lekarska, która gdzieś tam kontroluje, powiedzmy, tak, kontroluje to, co ludzie robią. Jest towarzyszenie psychologów, tak, które gdzieś tam robi jakąś kontrolę, ale to też tylko nad swoimi członkami, tak, nad swoją garstką jakichś tam członków. Reszta jest samowolka zupełna. Nie trzeba być... Co roku gdzieś tam się pojawia, że wreszcie trzeba to uregulować prawnie, tak, żeby ten zawód psychologa. W tej chwili można sobie po prostu pójść, założyć tak, działalność gospodarczą i powiedzieć, że jestem psychoterapeutą. Tak.
i rozpocząć działalność bez żadnego przygotowania. Ja mam takie pytanie, bo pani jest psychologiem, czyli musiała pani kiedyś, jakby musiało się to pani podobać w jakiś sposób. I jaka była pani ewolucja do tego punktu, w którym pani jest dzisiaj? A to ciekawe, bo to pytanie jest zadawane prawie za każdym razem, gdzie się gdzieś pojawiam. Tak, znaczy ewidentnie było to związane z nawróceniem. Bo ja kończąc psychologię, chodząc na psychologię w ogóle nie... Znaczy byłam takim, no dzisiaj bym powiedziała, no byłam katoliczką, byłam ochrzczona, tak? Gdzieś tam pojawiałam się w kościele, ale to nie miało nic wspólnego z wiarą taką prawdziwą. I rzeczywiście ja nawet popełniłam wiele gorszych rzeczy, bo ja jestem na przykład, mam dyplom hipnoterapeuty również, tak? Świetnym hipnotyzerem. A to działa naprawdę? Działa. Działa naprawdę, znaczy nie na wszystkich, ale jest jakiś tam procent populacji, że rzeczywiście to działa. Także no, wiele tego, być może taka była moja droga, tak, żebym to wszystko poznała po kolei. Skończyłam psychologię sportową też na WF-ie. Tam się nauczyłam masy technik, które normalnie są wśród sportowców stosowane. Techniki, które są w ogóle rodem po prostu, to jest... W zasadzie medytacja zen, tak? To są to się nazywa relaksacja, ale to jest praktycznie hipnoza, bo to się różni tam może troszeczkę głębokością jakby tego stanu, tak? Ale ktoś jest poddany, to wpada po prostu w stan, w transu bez żadnego problemu. Tak? A na ile, proszę pani, to jest efekt placebo? Znaczy, ja spotkałam się z takimi publikacjami, gdzie napisane jest, że w ogóle terapia to jest efekt placebo, że ona nie jest bardziej skuteczna niż placebo. W związku z tym może polegać wyłącznie na tym, jakie są nasze oczekiwania, tak? No, jeżeli ktoś ma rzeczywiście oczekiwania poprawy, to znacznie to polepsza jakby jego rokowania, tak? No, że mu się polepszy. No i to jest oczywiste, tak, że tak często jest. Podobnie jest z lekami zresztą psychiatrycznymi. Tak. Mój znajomy psychoterapeuta zapytany właśnie o to, czy jakby ten fakt, że psychologia zdobyła tą popularność i to było takie właśnie, no on by powiedział, że to właśnie są spontaniczne jakieś tam wpływy, które no po prostu ludzie się zainteresowali, nie wiem, właśnie te badania i tak dalej. No i on by mnie zdiagnozował w taki sposób, że ja zaspokajam swoją potrzebę bezpieczeństwa, że jednak, no dobrze, to już łatwiej jest mi się pogodzić z tym, że jacyś źli ludzie, ale przynajmniej oni tym sterują. Coś w tym jest. Taką diagnozę otrzymałem. No i to jest taka diagnoza właśnie po linii psychoterapeutycznej. No. Znaczy w ogóle psychoterapeuci mają jakąś taką tendencję do doszukiwania się. To też pokutuje jeszcze od czasów Freuda, od psychoanalizy, że zupełnie niedowiedziona rzecz, tak, że przeżycia, ciężkie przeżycia z dzieciństwa mają wpływ na to, że ktoś ma jakąś nerwicę, że jakieś ma tam problemy w dorosłym życiu, to jest przyczyna gdzieś w dzieciństwie i trzeba ją znaleźć. W związku z tym oni się za wszelką cenę próbują znaleźć jakąś przyczynę. Stąd na przykład popularność terapii w stylu, bo są takie terapie, nazywa się na przykład terapia odzyskiwania wspomnień. Tak? Przychodzi do terapeuty i on odzyskuje wspomnienia. No już ludzie zwykle nie pamiętają tam doświadczeń z bardzo wczesnego dzieciństwa, więc bardzo łatwo jest im te wspomnienia zasugerować. Tym bardziej, że badania akurat tu, a propos badań użytecznych, są takie badania, które pokazują, jak działa pamięć ludzka, jak działa pamięć pewnych wydarzeń, jak łatwo można człowieka je zasugerować i że obraz, który on sobie wytwarza jakby w pamięci, rzeczy, której nigdy nie było, tak? Potrafi sobie tak wytworzyć, że on będzie widział to tak dokładnie, jakby tam naprawdę był, tak? Będzie potrafił opowiedzieć wszystko ze wszystkimi jakby szczegółami, tak? Czyli w zasadzie nie może psychoanaliza już kiedyś.